W sumie niewiele nie się spodziewałem po tym czwartym sezonie. Ja Byłem przekonany, że to już w zasadzie będzie koniec. Wielki finał. A tu się nagle okazuje, że twórcy wracają w glorii i chwale. Co potrzebujemy, fresh, dead body. Także to jest przede wszystkim klasyczny żart, z tym, że nikt nie potrafi powtórzyć nazwiska Zaka Galifena Kisa. Nic śmiesznego więcej nie potrzeba. Zbrodni po sąsiedzku, sezon czwarty. Obejrzeliśmy trzy pierwsze odcinki serialu. I powiem ci, że ja jestem pozytywnie zaskoczony. Zauważyłem w toku kolejnych sezonów, mhm. że Serial trochę jakby stracił tempo. Że pierwszy sezon był super, mhm. drugi był trochę słabszy, trzeci był jeszcze słabszy i nawet nie byłem sobie w stanie przypomnieć, kto, kto był zabójcą w trzecim sezonie. E, dopiero powtórka z trzeciego sezonu mi przypomniała, ale muszę powiedzieć, że przynajmniej sądząc po tych trzech odcinkach, które obejrzeliśmy, Wydaje się, że serial wraca do formy. Tak, no to jest w ogóle pułapka bardzo dobrych seriali, które się świetnie mhm. zaczynają. I jest takie pytanie, czy one będą podtrzymywać te formy i przy mhm. okazji trzeciego sezonu ja też miał, już miałem poczucie obniżki. Mhm. I naprawdę te kolejne odcinki męczyłem, i męczyłem, już mógłbym się, żeby dokończyć. I w sumie niewiele nie się spodziewałem po tym czwartym sezonie. Ja również. Byłem przekonany, że to już w zasadzie będzie koniec. Wielki finał, a tu się nagle okazuje, że twórcy wracają w glorii i chwale mhm. I pierwszy odcinek na przykład jest e, znakomity. Kiedy wydawało się, że ten serial już nie może być bardziej meta, mhm. okazało się, że może. Tak, i ten, ten zwrot w stronę meta, bo okazuje się, że nagle Hollywood chce nakręcić film o podcaście głównych bohaterów, ten zwrot w stronę meta trochę ratuje serial z takiej pułapki, w którą zaczął wpadać. Bo mi się wydaje, że to pogarszanie się serialu wynikało z dwóch rzeczy. Że mm -hmm. Z jednej strony bohaterowie za, dobrze, za bardzo się już polubili i za dobrze się czuli w swoim towarzystwie, a całym sednem pierwszego sezonu było to, jak oni się ze sobą ścierali, jak tam między nimi iskrzyło. To był pierwszy problem, w zasadzie to był główny problem i tutaj się udaje uciec z tej pułapki przez to, że pojawiają się aktorzy, którzy mają zagrać ich rolę, więc bohaterowie się rozdzielają i zaczynają spędzać czas ze swoimi odpowiednikami, ze swoimi odpowiednikami. No i tutaj mamy tak, Ewa Longoria, Zach Galifianakis, Eugene Levy którzy są świetnie sparowani, wydaje mi się, z, z głównymi bohaterami i stanowią takie krzywe zwierciadło dla nich, trochę okrutne miejscami, nie? I, I pojawia się właśnie ta chemia, o której mówiłem, że trochę zaczęło jej brakować. Tak, no okazuje się, że tutaj nagle postacie Gomez, czyli Mabel, zaczyna cierpieć na swego rodzaju kryzys egzystencjalny. Mhm. <laughs> ponieważ każdy z bohaterów ma jakąś swoją wizję o siebie. Mhm. Jest to zazwyczaj pozytywna wizja, tak. a tutaj nagle okazuje się, że kiedy Spotkanie z tym innym, no to ten inny zupełnie inaczej nas postrzega i jest to jest to znacznie gorsza. Więc Mabel nagle zdaje sobie sprawę, że jej życie może nie podąża w takim kierunku, w jakim by chciała. Jest uh -huh. bezdomna i specjalnie bez planów na życie. Z kolei, Charles, zgany przez Steve'a Martina, zawsze uważał się za, prze za przezabawną osobę. I nagle się okazuje, że wszyscy uważają, że jest kompletnie niezabawne. No i jest jeszcze Oliwier, którego odpowiednikiem jest Zach Galifianakis. No i tutaj pytanie, co on widzi w zachu Galifianakisie? Czego nie widział wcześniej? Także to jest przede wszystkim klasyczny żart, z tym, że nikt nie potrafi powtórzyć nazwiska Zacha

Ale wydaje mi się, że Oliver jest przede wszystkim zawiedziony tym, że Zack Galifianakis nie jest zakochany w nim jako postaci, że Zack Galifianakis postanowił zagrać Olivera Patnama po prostu żeby zarobić, nie jest z nim zainteresowany jako potencjałem na, na wspaniałą rolę, ale tutaj też się zaczyna trochę dziać już w mhm. trzecim odcinku. To jest bardzo dobre połączenie, tak mi się wydaje. No i w ogóle ten motyw satyry hollywoodzkiej, który jest z jednej strony dość oczywisty, ale bardzo wdzięcznie ograny tutaj. Pojawia się na przykład producentka filmowa grana przez Molly Shannon. No ja pomyślałem o Kathleen Kennedy, nie wiem czy to nie było twoje ja trochę tak, Wizualnie nie? rzeczywiście są do siebie podobne. No, pojawia się pani producent, oczywiście jest zachwycona, mhm. chce jak najszybciej nakręcić film, ponieważ algorytm przepowiedział im, że jeżeli uda im się wpuścić e, zbrodnię po sąsiedzku w wersję filmową przed gwiazdką, to będzie hitem. I teraz trzeba oczywiście e, zapłacić, ugrać, podpisać wszystkie kontrakty. No i ten świat Hollywoodu jest pokazany jako taki oczywiście, gdzie wszyscy się uśmiechają, ale jest to bardzo nieszczery uśmiech. Ja się trochę zdziwiłem, bo ja się spodziewałem, że w tym sezonie zostanie złamana fundamentalna zasada czyli? tego serialu, czyli że wyniesiemy się z tego tytułowego budynku, że. Akcja będzie rozgrywała się w LA, w Hollywood. No nie, to tylko w jednym odcinku. Potem bohaterowie wracają do Nowego Jorku. Ale może to i dobrze, bo okazuje się, że w tym tytułowym budynku, mówię oczywiście o oryginalnym tytule serialu, mieszka jeszcze trochę ciekawych charakterów. Pojawiają się oczywiście nowi sąsiedzi, wśród nich m.in. Kumal Nangziani. No bo odkrywamy nowe skrzydło w ogóle. Nowe skrzydło, tak. Tak, okazuje się, że to skrzydło jest chyba trochę gorsze i ci <laughs> mieszkańcy, nasi główni bohaterowie patrzą na nie z lekkim dystansem. Hmm, hmm. ci z tamtej części to nie to samo, co my ze wschodniej. No jest oczywiście zagadka kryminalna. To już widzieliśmy w finale poprzedniego sezonu. Sas zostaje zabita. Nie wiadomo, czy to ona miała być ofiarą, czy, czy to ktoś się zasadził na Charlesa. I tu w pierwszym odcinku bardzo fajnie jest wygrany ten suspens, że my wiemy, że ona umarła, ale, ale bohaterowie jeszcze tego długo nie wiedzą, więc jest saspens szukanie zwłoki, czy uda im się w ogóle odkryć te zwłoki. Ale jeśli o mnie chodzi, tu, tu w powietrzu to już wisi taka zagadka, czy ona aby na pewno umarła? Myślisz? No nie wiem, że zfingowała. No w sumie to świat Hollywoodu. Tam wszystko może się wydarzyć, a skoro mowa o Hollywoodzie, no to tutaj też pogłębiony zostaje wątek relacji właśnie między Charlesem a Sass. tu mi się oczywiście włączyło skojarzenie z pewnego razu w Hollywood. No ta szczególna o, relacja jasne. aktora z jego kaskaderem, w tym uh -huh. przypadku kaskaderką, gdzie ten drugi troszczy się o tego pierwszego zarówno przed kamerą, jak i w życiu prywatnym. A w związku z tym, że Charles cierpi na wyrzuty sumienia, to ta Sass ciągle gdzieś tam obok niego jest, ciągle coś mu mówi, co oczywiście tworzy doskonale znany efekt komiczny, że uh -huh. bohaterom obok wydaje się, się, że główny bohater zwraca się do nich, a w rzeczywistości zwraca się do osoby, którą tylko on widzi. Ja muszę ci powiedzieć, że przynajmniej na tym etapie z tego sezonu nie za bardzo kogokolwiek podejrzewam. Pamiętam, że w poprzednich sezonach było tak, że od razu mogliśmy kogoś wskazać, że a, ten ktoś tutaj dziwnie patrzy. Tak jak na przykład Karadelewin pojawiła się w drugim sezonie Budajże, Jeszcze to na pewno ona. <noise> Oczywiście na tym polegała, zmyła i da się zrobić. Ale w tym sezonie, przynajmniej na chwilę obecną, nie widzę żadnych potencjalnych podejrzanych. Nikt mi jakoś szczególnie nie wydaje się. Zdolny do, do popełnienia tej zbrodni. No to, to chyba jest najlepsza, A to chyba dobrze. Najlepsza tak. zachęta do obejrzenia nowego sezonu zbrodni po sąsiedzku. Mhm. My widzieliśmy trzy odcinki i cały czas czujemy się jak te dzieci w mgle, poruszając się po korytarzach Arkoni. A jak jest z Wami? We'll take it from